Siemanko, w dzisiejszym poradniku z gry Fishing Planet chciałbym wam pokazać, jak łowić łososie, tak, łososie w Colorado, skalne jezioro Colorado, tak? Żeby je łowić, musicie posiadać wędkę castingową albo spinningową, coś na ryby, plecionkę, żyłkę, najlepiej taką do kołowrotka, czyli 18 mm. Najlepsza jest taka żyłka i kołowrotek, musicie mieć coś takiego, co ja mam. Coś podobnego, nie musi być identyczny, ale multikator. Kołowrotek multikator i przynętę, jak ona ma, obrotówka 4 gramów. Ona jest za golda, musicie ją kupić. Obrotówka tęczowa. I żeby łowić to, musicie pójść na Colorado, jakoś się dostać tu i pójść na łowisko Obfitość Pstrągów. I dajecie na ryby. I jak tutaj już jesteście, musicie sobie podejść bliżej i tutaj na prawą stronę rzucać. Ja polecam rzucać do tego kamienia, tylko pierw musicie mieć ustawione hamulec na 2 albo 3, które zmieniacie plusem i minusem i scrollem szybkość zwijania na 2. Możecie też mieć na 3 i rzucacie. No i uderzyłem o skałę, więc muszę troszeczkę przysunąć. I godzina zależy od tej godziny, jakiej chcecie mieć. I jak je łowić, to przytrzymujecie, jak jest spławik, jest na środku, puszczacie i znowu, jak on opadnie, to dajecie na środek, go ciągniecie. I to jest przytrzymanie, tak się łowi łososie. Bynajmniej ja tak łowię. One nie muszą być za każdym razem, o, było teraz branie, ja przegapiłem. Więc jak jeszcze mamy trochę metrów, to tak samo robimy. Za bardzo łososi, można powiedzieć, opłaca się je. One dają level, o, branie mamy. Ale wariuje. Łosoś. No i ciągniecie go. No i macie łosoś. Klara. I za niego punktów doświadczenia niedużo dostajecie, chociaż nieraz można 40 dostać za takiego małego. I dajecie zatrzymaj. I sprawdzę tylko, czy mam jeszcze miejsce w siatce. Tak, na jednego dziś jeszcze wystarczy. Bierzecie wędkę, tak, kierujecie na tamten kamień i rzucacie. Nie za mocno, żeby nie uderzyć o kamień oczywiście. O, teraz do wody trafiła przynęta. Wabik oczywiście. Jak jest na środku, puszczacie wabik. I się zrobić powinno przytrzymanie. Jest branie, patrzcie. Widzieliście, tak leciutko brał, ja musiałem szarpnąć, żeby go tak jakby złapać, bo inaczej by uciekł. Ale się szarpie. Żeby to nie był medalowy, bo miejsca nie mam. Ale chyba nie ma łososi medalowych. No i mamy kolejnego łososia. 29 punktów i tak się łowi łososie w Colorado. Dzięki za oglądanie tego poradnika. Jeżeli się podobał, mile jest widziana łapka w górę, jeżeli kanał wam się podoba, to możecie zasubskrybować. I teraz musi ktoś do mnie dzwonić na Skype'ie, więc trzymajcie się, na razie, cześć.